Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, wójt Starych Bogaczowic, Mirosław Lech. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zwycięstwo w pierwszej turze, 56% poparcia, ponad 1150 głosów. Cieszy ten wynik? Tak, uważam, że każda wygrana powinna cieszyć, w związku z tym, że jestem sportowcem praktycznie od urodzenia, można powiedzieć. Jako komitet wygraliśmy te wybory. Musimy też zauważyć, że stan posiadania radnych z 6 w tamtej kadencji zwiększył nam się do 11 w tej kadencji, więc komitet, ja również jako szef tego komitetu, wygraliśmy te wybory. Czyli teraz bierze pan pełną odpowiedzialność za to, co się będzie działo w Starych Bogaczowicach w gminie przez kolejnych 5 lat. Tak, no może nie teraz, bo... Już pan nie powie, że radni... Ale ja nigdy tak nie mówiłem. Nie miałem większości. Nie. Nigdy tak nie mówiłem. Zawsze brałem odpowiedzialność w pełni za wszystkie sprawy, które były podejmowane, robione w gminie Stare Bogaczowice. A teraz tym bardziej, tak bym powiedział. Mamy 11 radnych plus wójt, więc to już na pewno możemy powiedzieć, że pełna odpowiedzialność jest w naszych rękach. Dobrze, to co ten zespół przygotował na tę kadencję, na najbliższe 5 lat? Aż tak daleko na 5 lat to nie wybiegamy. Oczywiście mamy długofalowe plany, jest ich kilka, ale generalnie skupiliśmy się już teraz w nowej kadencji na następnym roku, bo to jest ważny rok, bo rozpoczynamy tak naprawdę chcielibyśmy rozpocząć kilka inwestycji, które będą kluczowe dla gminy. Właśnie, jakie to inwestycje? No, tak wydaje nam się, że najważniejszą inwestycją będzie rozpoczęcie, że tak powiem, fazy już projektowej. Być może dojdziemy do końca roku do przetargu. Chcemy wybudować dom wielorodzinny w miejscowości Struga. W gminie Stare Bogaczowice brakuje mieszkań, brakuje miejsc dla mieszkańców, więc to jest bardzo poważny problem i stwierdziliśmy... A ile osób w tej chwili czeka na mieszkanie w Starych Bogaczowicach? No około 60. Około 60 wniosków mamy na mieszkania, a tak naprawdę na tą chwilę no, nie mamy w ogóle żadnego mieszkania. Czyli ten jeden budynek załatwia panu połowę problemu? Połowę problemu. Jest to taki próbnik. Jeżeli nam się uda fajnie to zrobić za kwotę jakąś, która, że tak powiem, być może zdobędziemy kolejną i chcielibyśmy postawić drugi, tak żeby już tak naprawdę zapotrzebowanie na mieszkania było tak wyczerpane. Także... Jaki będzie koszt tej inwestycji? No, trudno nam teraz powiedzieć, bo ceny wiadomo jakie są na rynku, ale analizowałem ceny podobnych budynków w okolicy. Jest to koszt około 4-4,5 miliona złotych. Jeden. 30 mieszkań. Około 30 mieszkań, tak. A kiedy ten budynek już byłby gotowy do użytku, jeśli ta inwestycja się rozpocznie? Rozpocznie się na pewno. Myślę, że faza projektowa, koncepcja, faza projektowa i przetarg to jest 2019. I myślę, że 2020 to jest realna data zakończenia inwestycji. Koniec 2020 roku. Co poza budynkami mieszkalnymi? Poza budynkami mieszkalnymi, oczywiście w tym roku, tak jak powiedziałem wcześniej, w 2019. Będziemy kończyć dwa centra integracji społecznej, które zaczęliśmy robić w miejscowości Struga, miejscowości Chwaliszów. To są dwa fajne budynki, w których będzie się skupiało, że tak powiem, no, życie społeczne i kulturalne tych wiosek. Nie mamy w tych miejscowościach takich pomieszczeń. Koszt tych inwestycji jest ponad 2 miliony złotych, także tu będziemy kończyć. Myślę, że już na wiosnę będziemy zamykać ten etap. Oczywiście, jak zwykle u nas w gminie dbamy o bezpieczeństwo i będziemy dbać jeszcze bardziej, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście drogi, chodniki, mamy plany, miejscowość Stare Bogaczowice, od numeru 1 w dół chodnik, oczywiście w porozumieniu z powiatem i i Chwaliszów. Już w tym roku praktycznie kończymy fazę projektową chodnika. Po rozmowach z przedstawicielami DSDiK jest szansa, nadzieja taka, że oprócz chodnika będzie również przeprowadzony remont drogi. Mówię o miejscowości Chwaliszów.
A czy przez Stare Bogaczowice będzie przebiegać łącznik do S5? No to już chyba z trójki. Z trójki. To pytanie raczej nie do mnie. Bo pan chciałby. Z jednej strony bym chciał, tylko nie centralnie przez miejscowość, bo są dwa warianty przedstawione. W tamtym roku były przedstawione w Szczawnie. I obydwa warianty tak naprawdę nie przebiegają na wprost przez Stare Bogaczowice, tylko z boku. Gdzieś z boku, ewentualnie górą. Także tak, jak najbardziej tak, to zwiększyłoby... A który wariant jest najbardziej korzystny dla gminy? To wie pan, obydwa nie będą miały większego wpływu na jakość życia mieszkańców. Nie zmieni się. Te dwa warianty... Gdzieś, tak jak powiedzieliśmy, jeden idzie bokiem, drugi idzie górą. Nie będzie miało większego wpływu na jakość życia oraz miejscowości. A jak gmina na tym skorzysta? Wydawałoby się, że no, na pewno skorzystałaby, jeśli chodzi o potencjał ziemi. Tak? Ta ziemia wokół czy w pobliżu tego łącznika nie byłaby już tylko ziemią uprawną, chociaż to też jest ważne, ale mogłaby zmienić swój charakter i stać się ziemią pod inwestycje. Tak? Także... A jak wiadomo, inwestycja to miejsca pracy i trochę lepsze życie mieszkańców. Czyli liczy pan na to, że w momencie, kiedy pojawi się łącznik ze strójką, być może pojawią się nowe inwestycje? Można tak założyć. Chciałbym, żeby tak było. Zrobię wszystko, żeby tak było. Co jeszcze nowego wydarzy się w tej kadencji w Starych Bogaczowicach? Co jeszcze nowego wydarzy się w tej kadencji? Tak jak powiedziałem, no, plany dalekosiężne to też, ale mówię, na ten rok jeszcze planujemy też dodatkowo troszkę zainwestować w sport, jak zwykle zresztą w tej gminie. W tym roku, Boże, uda nam się skończyć projekt modernizacji stadionu w Starych Bogaczowicach. Na pewno nie uda nam się go zrealizować w całości tego projektu w 2019 roku, ale przynajmniej w części, przynajmniej bieżnia i oświetlenie, sztuczna nawierzchnia na tej bieżni oczywiście, bo chodzi mi generalnie o młodzież szkolną, żeby po prostu ta młodzież miała to zaplecze sportowe na najwyższym poziomie. Także myślę, że tą inwestycję uda nam się zrealizować w tym roku. Oprócz tego jeszcze, no też jeśli chodzi o sport i rekreację, mamy w tym roku zaplanowane kilka placów zabaw, ośrodki aktywności, które, że tak powiem, będziemy pozyskiwać środki z ministerstwa. No i co jeszcze? Jeszcze jest jedna duża inwestycja, którą mam nadzieję zrealizujemy, to jest świetlica wiejska w Cieszowie, której też tam brakuje. To są takie większe inwestycje w gminie Stare Bogaczowice. No i wracając jeszcze do bezpieczeństwa, to też jest spory wydatek dla gminy, bo musimy niestety zakupić nowy wóz strażacki dla miejscowości Gostków, bo tam samochód jest kilkudziesięcioletni, już po prostu odmówił z nami współpracy, więc musimy zakupić nowy, no i to też będzie koszt około 700 tysięcy. A to w pełni ten zakup będzie gmina finansować? Nie, 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 nie. Przeznaczyliśmy w budżecie na to 400 tysięcy złotych, pozostałą kwotę liczymy na dofinansowanie. Jak zwykle Urząd Wojewódzki, Państwowa Straż Pożarna, no będziemy szukać tych pieniędzy. W każdym razie wóz strażacki musimy kupić do Gostków. A w jakiej, jak gmina Stare Bogaczowice kończy 2018 rok? Czy to był dobry rok dla gminy? Tak, to był bardzo dobry rok dla gminy. Wykonaliśmy kilka poważnych inwestycji. Jedną z najważniejszych była termomodernizacja szkoły. Wydaliśmy na tą termomodernizację ponad 2,5 miliona złotych. Jest to poważna inwestycja. Dla nas, jako dla gminy, jest tak naprawdę przyniesie nam bardzo dużo oszczędności, bo już na tą chwilę widzę, że same koszty związane z opałem spadną nam o połowę. Jest to bardzo dużo. Biorąc pod uwagę to, że subwencja, jak w każdej gminie zresztą, nie wystarcza na utrzymanie szkoły, więc każde zmniejszenie kosztów utrzymania jest naprawdę ważną sprawą. Były inwestycje związane z drogami, bardzo poważna inwestycja, droga przez Stare Bogaczowice, droga wojewódzka, którą wspólnie robiliśmy, finansowaliśmy. Jest wykonana perfekcyjnie, są oświetlone przejścia dla pieszych szerokie chodniki, także jest super.
Dużą inwestycją też było dla nas i ważną montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, co też przynosi, jak wiadomo, dość spore oszczędności. Właśnie, a dostał Pan już może prognozę rachunków za prąd dla gminy? Nie, jeszcze nie dostałem. Bo ci wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy już dostali, są przerażeni tymi podwyżkami cen prądu w przyszłym roku. Wcale się nie dziwię. Z tego, co słyszymy, ceny mają dość dużo wzrosnąć. No ja, nawet o połowę. My tak naprawdę od początku pierwszej kadencji idziemy w kierunku, że tak powiem, oszczędności, jeśli chodzi o wykorzystanie prądu. Jesteśmy cały czas w grupie zakupowej, gdzie ceny prądu są dużo niższe niż w instytucjach, które je sprzedają tak na wprost. Wymieniliśmy tak naprawdę w pierwszym roku mojej kadencji pierwszej oświetlenie w całej gminie na LED-owe. Tak jak powiedziałem wcześniej, termomodernizację, panele fotowoltaiczne, świetlice, które budujemy, tam wszędzie staramy się, żeby wszystko było energooszczędne, pompy ciepła, fotowoltaika, także my uciekamy z tych kosztów. Czyli stare Bogaczowice inwestują i oszczędzają? No nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia. No nie można, jest stare takie przysłowie, no biedny nie oszczędza, bogaty oszczędza. Wydaje mi się, że jesteśmy dość bogatą gminą w sensie finansowym i duchowym, więc staramy się oszczędzać. Dziękuję bardzo. Mirosław Lech, wójt Starych Bogaczowic, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję Państwu.